Witam Was, moi kochani. Dzisiaj bierzemy się za domykanie tych spraw wewnętrznych, czyli obrysowałem sobie wszystkie te paliki, które są pobite. Na razie Sebastian dogina szczemiona, bo trzeba jeszcze dogiąć, żeby dokręcić zbrojenie. Darek zbroi. I teraz możecie sobie każdy szalunek potem skontrolować, jak chcecie. Przyłożycie poziomica, musi być oczko idealne. Czy w ten sposób przyłożymy. Też pasuje. No to jest akurat na sznurku leży, ale mamy idealnie, czyli jest ok. Czyli ten sposób szalowania, troszkę tam w komentarzach pisaliście, że w tych czasach koparka, coś tam. No nie, ja robię w ten sposób i tyle. Nie będę się tam rozgadywał na ten temat. Każdy robi jak uważa i przy tym zostańmy. I teraz tak, prosił mnie jeden z widzów mailowo o wytłumaczenie mu, jak ma zacząć budynek, czyli rozumiem, że już płytę ma wylaną i teraz nie ma żadnych ław już, bo pościągał czy powyrywał, mniejsza z tym. W każdym bądź razie chciał, żeby mu wytłumaczyć, jak ma zacząć w ogóle murowanie tego domu, bo nie ma jakby kwadratu czy prostokątu, nie ma prostej bryły. Zaraz Wam to pokażę. Przede wszystkim Tobie, chyba Damian czy Daniel ma na imię, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak. Także spróbuję Ci to wytłumaczyć, rozrysować za chwilę gdzieś na jakieś kawałku deski weźmiemy i spróbujemy to ogarnąć. Czyli z tego co pamiętam, to u Ciebie jest taka sytuacja, może tu na tym blacie Ci to narysuję. Czyli masz dom usadowiony w ten sposób, czyli mamy takie elementy, czyli mamy jedną część domu i drugą część domu, czyli taka sytuacja jest bodajże u niego, czyli ma coś takiego, czyli nie ma jakby po obrębie w koło, tylko ma taką bryłę. No i teraz skoro masz płytę wylaną, no to masz tą płytę wylaną, czekaj, narysuję Ci to drugą kredką, żebyś wiedział, o co chodzi, czyli masz płytę wylaną w ten sposób, nie? Tak leci płyta, przypuszczam, chyba że tutaj też się załamuje, też tak może być, czyli będzie, nie chyba, ale na pewno, trochę się kręcę, ale czyli tu jest ta płyta, no i teraz chcesz startnąć z tymi murami, więc chodzi o to, czekajcie, zobaczę, czy mam dobrze kamerę ustawioną, czy to się nagrywa, bo chcę, żeby to widział ten tutaj plan. Dobra, myślę, że to będzie widoczne. Sprawdziłem, widać jak to rysuję. Wolę to sprawdzić, żeby chłopak wiedział, o co chodzi. Czyli będzie robił systemem gospodarczym. Tak wynika z tego, że to co mi pisał. I teraz tak, ważna rzecz, czyli zaczynasz sobie od tego pierwszego bloczka. Tutaj ustawiasz go jeden, drugi bloczek, czy w tą stronę, czy w tą, nie ma znaczenia, naprawdę. Na tych rogach ustawiasz sobie bloczki, możesz zrobić to na sucho, czyli próbę taką postawić sobie te, nie wiem, czy tam robisz, chyba sporotermu tam masz, więc ten kamień, ten pustak porotermu stawiasz w tym miejscu, potem drugi stawiasz w tym miejscu, tu masz trzeci narożnik, gdzie też możesz postawić ten jakby pustak i mierzysz sobie od tej krawędzi do tej wymiar taki, jaki ma być. Czyli tam w rysunku masz podane przykładowo 10,5 metra, więc tak sobie mierzysz. Jeżeli Ci to pasuje, zaznaczasz sobie kreskę z jednej, z drugiej strony i tak samo tutaj. Jeżeli tu masz przykładowo 12 metrów, no to rozmierzasz, masz 12 metrów. Skupiasz się na razie na tych trzech elementach. I żeby sprawdzić kąt prosty, możesz sobie zrobić w ten sposób. Jeżeli puścisz tu sznurek na sucho po ziemi, czy tam po papie, jak będziesz robił izolację poziomą, i tutaj, i stara zasada mówi tak, że w tą stronę mierzysz przykładowo 3 metry od tego rogu, tutaj, od tego rogu musisz patrzeć. W tą stronę mierzysz przykładowo 4 metry i wychodzi Ci to gdzieś w tych miejscach i po przekątnej idealnie musi wyjść 5, czyli tu masz wtedy masz pewne, że masz kąt prosty ustawiony. 3, 4, 5, taka zasada. I masz te 3 bloczki ustawione, więc tego następnego mierzysz sobie, masz tu 12 metrów, więc tutaj też Ci wyjdzie 12 metrów. Skupiasz się na tym bloczku tutaj, na tym pustaku i przemierzasz go w tą stronę, czyli te 10,5. I masz jakby zrobiony ten jeden kwadrat, który masz na obiekcie i mierzysz przekątne. Przykładowo tutaj wyjdzie 17 metrów
i w tą stronę też musi wyjść 17 metrów, żeby te przekątne były równe. Wtedy też masz pewne, że masz wszędzie kąty proste. No i drugi etap, jak tu murujesz potem te ściany, możesz sobie zacząć z tej perspektywy, a możesz sobie zacząć, tutaj masz już ten jeden, musisz go wysunąć poza tą, nie, musisz trzymać się w tej osi, czyli tą oś musisz mieć tu zrobioną. No i tutaj potem będzie lecieć druga ściana gdzieś tam w tym kierunku, bo nie pamiętam dobrze, jak to było, kurczę, czy to się tu licuje, przypuszczam, że będzie się licować, czyli tu będzie ta jedna ściana, czyli tu masz ten kwadrat zamknięty i potem od tego bloczka też to ci nic nie da, czyli musisz zacząć jakby ustawianie kolejnych tych trzech rogów, zmierzyć sobie kąt, no i tutaj wstawiasz potem ten czwarty, możesz go dać w tą stronę, żebyś wiedział, że w tym miejscu masz kolejny kwadrat dobrze. I jak ustawisz sobie te cztery pustaki już tam na zaprawie do poziomu, wiadomo, to co mówiłeś, od najwyższego punktu, tam gdzie jest najwyżej płyta, resztę podmurowujesz zaprawą, to masz w zasadzie wszystko, co ci potrzebne do startu, żeby zacząć murować. No i potem pierwsza warstwa sznurek, wiadomo, to już nie muszę tłumaczyć, no i lecisz sobie po kolei, więc tu masz odtąd dotąd, możesz sobie zrobić w ten sposób tutaj ten narożnik też, żebyś miał już tutaj prowadzenie tego sznurka poprzez całość, nie? W ten sposób. Także tu nie widzę nic trudnego, żeby to ogarnąć. Pamiętaj, 3, 4, 5, masz kąt prosty zawsze, nawet jak wymurujesz ścianę z jednej, z drugiej strony, no to musisz mierzyć bloczki, znaczy te 3, 4, 5 po zewnętrznej stronie. Nie mierz sobie tego wewnątrz, bo bloczki są równe, mogą być krzywe, mogą, zawsze patrzysz sznurek na zewnątrz, więc tam, gdzie patrzysz sznurek, tam mierzysz ten kąt prosty i musi pasować. No i potem zrobisz sobie pierwszą warstwę, nie wiem, czy będziesz wypuszczał szczępia, czy będziesz wypuszczał po prostu jakieś blaszki systemowe tam dawał, to już jest twoja sprawa, ale myślę, że dość jasno ci to wytłumaczyłem, o co chodzi. Jak sobie złapiesz te cztery rogi, potem kolejne cztery, tu masz te trzy ważne do rozmierzenia, no tu może być przykładowo 9 metrów, tu 11, no nie wiem jak tam jest w tym rysunku, mniejsza z tym, ale te wymiary od zewnętrznej strony do zewnętrznej muszą pasować, nie? Czyli ta ściana tak będzie wyglądać. No i murujesz sobie, no i potem jak przypuścisz z tej krawędzi sznurek w tą stronę, no to też będziesz miał lico tutaj, żeby to ogarnąć, nie? Nawet tu na tym odcinku, no możesz bez sznurka, czy tam łatę przystawisz, cokolwiek, to tam już ci tam nie pitnie. Nie wiem, ile tam wyjdzie tego w tym miejscu, jak będzie tam z 1,5 metra, no to nawet nie ma się co bawić sznurkowanie, tylko do łaty, bo tu będziesz miał kąty zachowane wszędzie i sprawa załatwiona. I możesz zaczynać murować, nic się nie bój. Zrób sobie pierwszą warstwę na spokojnie, nie śpiesz się nigdy, bo będziesz się śpieszył, to będziesz poprawiał i robił dwa razy to samo. Także taka podpowiedź z mojej strony, ja tak bym zrobił, może ktoś ma inny pomysł, ale ja bym w ten sposób doradził, żeby to tak ogarnąć. Dobra, pokażę wam wyjście alternatywne, jak sobie radzić, jak braknie palików. Można albo za pomocą piły tarczowej ustawić sobie na jedną odległość i uciąć z deski, albo za pomocą piły motorowej, bo wtedy tak nie cierpi po prostu ta tarczówka, bo ona jest za słaba, żebyśmy w ten sposób robili, więc my zrobimy z piły motorowej. Kawałek wam pokażę, jak to ogarnąć. W ten sposób można sobie rozciąć deskę, nie musi to być idealnie, równiutko, ważne, żeby szło zrobić po prostu z tego potem paliki, tak sobie radzimy, nie będziemy gdzieś jeździć, kombinować teraz, żeby kontrolat przywieźć, na kilka sztuk nam tutaj brakło, więc tak to trzeba czasem też się rozwiązać. Pokażę wam jeszcze, jak ostrze, nie w ten sposób, tylko od spodu. Ok.
spoko. Nie musi to być, żeby latał z miarą, że mamy mieć 60, a będzie miał 70, też nic się nie stanie. Czyli w ten sposób sobie to musimy ogarnąć. Dobra, pokażę wam jak kręcimy teraz. Zamykamy po prostu ten szalunek wewnętrzny i Sebastian tam trzyma, a ja tutaj ustawiam na równo, czyli licuję tą deskę z tą, która tutaj jest. Czyli w ten sposób tu musimy mieć równo ustawione. I skręcam to od razu na dwa wkręty. To jest jedyny punkt, gdzie kręcę dwa wkręty. Reszta leci już tutaj normalnie na jeden. Czyli w ten sposób. Tu, żeby się licowało. Po jednym wkręcie. Z racji tego, że potem musimy to wyrywać i daj troszkę do góry. A tak potem nie trzeba się z tym męczyć. Mamy pewne, że jest to ok. Troszkę do góry. O, i starczy, bo reszta nam dociśnie potem przy betonowaniu. Ta deska będzie dociśnięta dołem, także to i tak ustabilizuje. No i mamy zrobione obydwie strony. I teraz odmierzam sobie te środki z jednej i z drugiej strony. Dokładamy. No i staram się tak, żeby miało na dwóch podporę, przynajmniej na dwóch tych palikach naszych, które były bite. Czyli mamy pozamykane. Tam Darek już zaczął kopać. Czyli to, co wam mówiłem, jest to w zasadzie wszystko, co trzeba wybrać na sztych. Na sztych plus wybrać tą resztę ziemi. No i obsypujemy sobie ten bok tutaj, żeby ta deska była wyszczelniona. Potem tym drobnym jeszcze dosypiemy z jednej, z drugiej strony. Reszta urobku idzie jak najdalej od brzegu, żeby potem przy ściąganiu betonu nam nie przeszkadzało. No i trzeba będzie jeszcze wyrównać te brzegi, ale to wam wszystko pokażę. Czyli my potrzebujemy 45 cm, czyli tyle, ile mamy. Tu tylko wystarczy wybrać i sprawa załatwiona. Nie ma dużo kopania. Chwilę pracuję, już tyle wybrał, także myślę, że to pójdzie dość fajnie. Nie ma się co przejmować, że tak, taki sposób robimy. Robimy w ten sposób, powiedziałem, i dla mnie to jest najlepszy sposób, jeżeli chodzi o szalowanie ław fundamentowych, najbardziej prosty, jaki można uzyskać. Z każdej strony, jak popatrzymy, mamy równo. Robota cieszy, inwestor też zadowolony. To najważniejsze, że mu się to podoba. A reszta to, jak mówię, reszta to jest po prostu tło. I tu będziemy musieli jeszcze wymierzyć sobie, bo mamy jeszcze jedną ławicę przez całość. No i tu będzie jeszcze jedna wypuszczona. W tym miejscu powstanie komin. Także to trzeba, czy tu będą schody, a tam komin, nie wiem, muszę zajrzeć do rysunku. W każdym razie tu jeszcze musimy to podzielić. Więc teraz macie realnie pokazane, jakie części tego wszystkiego by zostały. I zobaczcie, ja wam zaraz pokażę, ile tutaj jest, jaki tutaj mamy odcinek. 310 dokładnie. 310 mamy tutaj. I teraz wyobraźcie sobie sytuację taką, że 1,5 metra to jest takie minimum, które musimy mieć, licząc już od muru. 1,5 metra jest dotąd, żebyśmy mieli swobodny manewr tutaj, nie wiem, wjechania staczką, zrobienia czegokolwiek, murowania tych ścian potem na dalszym etapie budowy. I co by nam zostało tej ziemi tutaj, taki pasek, który tylko by się obsypywał, nic by nam tu nie dał. Mało tego, musimy lecieć jeszcze potem z kanalizacją, więc trzeba by było się przekopywać przez te pagórki, wzgórki. No bezsens totalny. Więc dlatego taka opcja, taką wybraliśmy, jaka jest. No tam będzie troszeczkę więcej do wybrania, bo operator troszeczkę zaszalał i poszedł pod górę, ale też tak jak mówię, nie będziemy panikować, po prostu grzebniemy parę razy więcej łopatą i sprawa załatwiona. Dobra, domykamy to i będę chciał wam pokazać jeszcze, jak zamknąć teraz tą stopę tutaj, to poszerzenie, które tutaj mamy na 1,20 m, trzeba to ogarnąć, więc z tym się na razie wstrzymam. Dolecimy sobie tamtą stronę i zaraz wam będę chciał tutaj wytłumaczyć, o co chodzi. Dobra, jesteśmy teraz na tym etapie, czyli mam kontynuację tej ławy tutaj w tym miejscu. No i teraz musimy zrobić tą deskę jeszcze tu, te wypusty po 25 i złączyć się w tym miejscu. Teraz w tym momencie na razie nie wiemy, gdzie to nam wyjdzie, więc dobrym sposobem jest sobie zrobić taki manewr. Zaraz wam pokażę, żeby to grało. Czyli tutaj mamy
mamy mieć po 25 cm, czyli tak jak tu, patrzymy zawsze wewnątrz szalunku, nigdy na zewnątrz, tylko zawsze wewnątrz, żeby nam pasowało. Tutaj mamy kąt prosty, to jest po skosie, żeby was nie myliło. Tutaj jest wszystko ok. I teraz można sobie zrobić taki myk, żeby stąd, wiedząc, że mamy ławy 70, czyli te 70 tu, i mierzę sobie w ten sposób, czyli odmierzam sobie 70, robię tu kreskę i już teraz na spokojnie mogę zmierzyć od zewnętrznej strony. Tu mamy 265, odjąć 2,5, 262,5. Odejmuję 2,5, żeby ta grubość materiału potem mi tam pasowała. Czyli mamy do ucięcia deskę na 262,5 i taką też przygotuję. Przygotuję i będę mógł sobie zlicować z tym elementem i przykręcić ją tu. I zostanie nam w zasadzie taki odcinek do zrobienia, czyli ten kawałek i ten ząbek tutaj, który musi powstać, ale do tego też dojdziemy. Czyli nie mając się czego trzymać, bo nie zmierzycie według sznurka tutaj 25, nie odliczycie, być może też by tak szło, ale to jest prostszy sposób, po prostu tutaj 70, z tej strony odmierzam od zewnętrznej, odejmuję 2,5 na grubość materiału, 262,5, taką deskę przygotuję, przykręcę i widzimy się już na tym rogu tam. Dobra, mamy tą przykręconą, czyli łapnięta w tamtą stronę. Tutaj zostało nam 122,5, czyli tyle, ile chciałem, z racji tego, że musimy grubość materiału doliczyć. I teraz musimy domierzyć sobie tą deskę. Ta sama sytuacja, moi drodzy, czyli nie wiemy teoretycznie, jak, dokąd mierzyć te 25, więc przechodzę na tą stronę i domierzam sobie ten odcinek, teraz w tym wypadku od wewnątrz szalunku dotąd mamy równy metr. I taką deskę sobie przygotuję, nakręcę ją tam i reszta będzie już w zasadzie formalnością, żeby to spiąć do kupy. Ale to też wam pokażę, żebyście widzieli do samego końca, czyli powstanie nam to poszerzenie tutaj w ten sposób na ten nasz narożnik i sprawa będzie załatwiona. Sebastian tam wytyczył w tej chwili jeszcze kawałki tych, znaczy kawałki, nie kawałki. Bo tutaj widzicie, tu gdzie jest jeden sznurek, drugi będzie szła stopa pod komin, gdzieś do połowy będzie wychodzić. Gdzie te schody będą? Tutaj, nie? A tutaj mamy taką kolubrynę na 120 chyba, czy ileś tu jest. Zaraz zmierzymy, ile tutaj mamy. 124,5, 125, czyli 125 plus grubość materiału, czyli docelowo będzie 120 szło przez całą szerokość fundamentu i tu zostaje takie poletko i tam kawałek. Także to, co powtarzam już od jakiegoś czasu, zostawianie tej ziemi nie miałoby tutaj żadnego sensu. Dobra, skupmy się na tamtym narożniku, żeby to zamknąć. Dobra, dociąłem sobie to, co chciałem, ale pokażę wam jeszcze jedną rzecz tutaj. W zasadzie wystarczy tylko teraz to pospinać do kupy, zaraz to podskręcamy. Ale jeszcze jedną rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę przy tych szalunkach wszystkich, czemu ja to też tak robię na równo tutaj, raz, żeby to ładnie wyglądało, a dwa, jeżeli bym zastosował teraz tą deskę w tym momencie, chociaż nie, to w drugą stronę by musiało zadziałać. Jeżeli byśmy mieli taki wżer w betonie tutaj zalane, no to potem wiecie, jak to się wyrywa, więc lepiej docinać sobie deski na równo, tak jak mają być, czyli ja to skręcę tu w ten sposób. No i tu w zasadzie już wielkiej filozofii nie ma, żeby, wiecie, o co chodzi, jakby ona przestawała mi tutaj do betonu, do środka, bym to robił niedokładnie, bo to potem bym rwał ten beton, a wyrwać taką deskę, uwierzcie mi, nie jest prosta sprawa. Więc spinamy to teraz wszystko do kupy. Tu już żadnego podparcia raczej nie potrzebuję, jeżeli chodzi o te nasze zapieranie tego szalunku. To już wystarczy. Tu mamy z jednej, z drugiej strony poprzybijane paliki tu i tu. Tutaj jakiegoś tam parcia nie ma wielkiego przy takiej wysokości fundamentów, to nie musimy szaleć, żeby to gdzieś tam jeszcze kombinować. No i tu musimy się złączyć razem do kupy.
No i w zasadzie tyle w temacie. No i tak jak mówię, tutaj uzupełniam po dwa wkręty na tych deskach, na tych zakończeniach, a resztę tutaj bijemy, znaczy kręcimy po jednym. Nie biję gwoździ, nie stosuję gwoździ w ogóle do szalowania. Chyba że jak się robi strop, deskuje, to jakieś tam piątki małe, żeby to przytrzymać tylko i tyle. A tak to wszystko na wkrętach robimy i zawsze to idzie potem rozkręcić i sprawa załatwiona. No i mamy te nasze poszerzenie tutaj w tym miejscu, które chcieliśmy uzyskać. Tak zostawiam. I w zasadzie zostało nam do doszalowania tylko zamknąć te strony tutaj, no i te poprzeczki tutaj pozakładać i całe szalunki gotowe. Sznurki będzie szło pościągać, bo będą już niepotrzebne. Jeszcze troszkę mamy tutaj roboty, ale zaraz się też tym zajmiemy. Sebastian leci już tą stronę, opalikuje i ja potem do tych sznurków sobie takie odcinki desek poszykuję. W zasadzie te dwie strony mogę już naszykować i będziemy mieć już przygotowane do zamknięcia. Z tej strony ta sama historia, żeby to było. No i w międzyczasie Darek też tutaj jedzie z tym wykopywaniem tego fundamentu. No i wszystko będzie zmierzać ku temu, żeby wylać chudziak. Pamiętajcie o chudziaku, chudziak też jest ważny, trzeba go zrobić. Nie omijajcie tego procesu budowy, po to on jest, że trzeba go tam dać. Jakby był niekonieczny, to by tam go w ogóle nie projektowali. Ale chudziak ustabilizuje wam wszystko i macie święty spokój. A potem już na chudziak tylko zbrojenie popodkładać i można lać beton. Zbrojenia też mamy nakręconego już sporo, w zasadzie na wszystko. Zostały nam takie odcinki chyba 3-metrowe do dokończenia, tam do dorobienia, ale na razie się z tym nie śpieszę. No i tutaj musimy tą habetę jeszcze tutaj zamontować pod te schody. No i tam będą szersze też te zbrojenie będzie szersze te pod komin. Także tak to wygląda. No i oczywiście będą wzmocnienia potem robione na tym rogu i tu, ale to do tego dojdziemy. Na spokojnie. Skupmy się na razie na skończeniu szalunków i będzie dobrze. Tak moi kochani, tyle na dzisiaj. Mamy poszykowane, czyli najgorsza robota, paliki pobite. To jest jedna z gorszych robót, jeżeli chodzi o ten sposób szalowania. Ale jest to ogarnięte. Czyli jutro sobie na spokojnie zakończymy ten temat i będzie sprawa załatwiona. Tutaj Darek jeszcze chce dowybierać, jest godzina 15:15, wystarczy. Pisaliście mi, że naprawdę jesteście zdziwieni, że na budowie robimy po 8 godzin. Powiem wam tak, moi drodzy, ja już przerabiałem jedną firmę w swoim życiu, gdzie pracowaliśmy po 10-12 godzin i mogę wam otwarcie powiedzieć, że 8 godzin to jest 100% wydajności i was samych, i pracownika, to macie gwarantowane. Każda kolejna godzina to już jest walka o przetrwanie, czyli czekanie na ten koniec szychty, chodzenie z kąta w kąt, bez sensu w ogóle, żeby to w ten sposób ogarniać, więc 8 godzin pracy spokojnie wystarczy. Tu jeszcze sobie zetniemy teraz te brzegi na równo i mamy wykop zrobiony. Nawet chyba tutaj poleciałeś troszkę głębiej, no ale to nic, to tam potem chudziakiem się wyrówna, nie będziemy co do centymetra też nie damy się zwariować. No tu jest akurat 50, więc w zasadzie tyle będziemy musieli zrobić chudziaka. Tu jest tylko taki dołek, tu już jest ok, 46, czyli tego będziemy się trzymać. No z 2 godzinki roboty Darkowi zajęło, żeby to wybrać, tym bardziej, że jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ta ziemia jest troszeczkę przymarznięta. Nie ma takiej pogody, bo w nocy są przymrozki i to dość spore. Więc tak to wygląda. Jutro muszę coś wymyśleć, żeby z rana ten proces po prostu kopania dalej szedł, żeby to wybierać. Natomiast ja z Sebastianem dokończymy to szalowanie i też damy się do kopania, więc 3 osoby, jak zaczniemy to wybierać, to naprawdę zacznie przybywać, w sensie ubywać tego wszystkiego. I przyleci chudziak na to i mamy już święty spokój. Potem tylko wrzucamy już te zbrojenie, które mamy przygotowane. Jeszcze parę tutaj mamy rdzeni, tych szczpieni do zrobienia, więc to jest jeszcze do ogarnięcia. No i co? I w zasadzie będziemy mogli wylać tutaj beton i jak wylejemy już te ławy fundamentowe, to mówię wam, to już tam może padać, nie padać. Żadna pogoda nam nie groźna, bo w zasadzie nie ma tutaj co zalać, jedynie zaleje ten wykop tutaj i nic więcej. Ale będziemy mieć już tu przygotowany front robót,
odczekamy, nie wiem, może z dzień, dwa, zobaczymy jakie będą warunki i lecimy zaraz z papą i zaczynamy murowanie. Potem wiadoma sprawa, zasyp z jednej, z drugiej strony, izolację, nieizolację, te sprawy trzeba ogarnąć, ale do tego dojdziemy. Mam nadzieję, że tam dobrze wytłumaczyłem koledze jak ma startnąć z tym murowaniem. Jeżeli tam masz jakieś uwagi albo pytania, napisz mi w mailu, ja ci po prostu spróbuję to potem rozrysować. Taka forma przekazu dla mnie jest lepsza niż miałbym ci tłumaczyć dosłownie, o co mi chodzi. Ty byś mi przytakiwał, że tak, rozumiesz, rozumiesz, a potem co do czego, to byś i tak nie wiedział. Tu masz rozrysowane, bo tak to jest. Jeżeli ktoś robi coś pierwszy raz, wiadoma sprawa, to przekazanie komuś wiedzy, my wiemy, bo mamy to w głowie. Natomiast taki laik, który chce sobie sam wybudować dom, mówię oczywiście bez obrazy, bo to jest normalna sprawa, który chce zrobić ten dom systemem gospodarczym, no to już wtedy po prostu wchodzi w grę to, że musi mieć to wytłumaczone, myślę, do porządku, żeby wiedział, o co chodzi, jak się za to zabrać, żeby... No i tak staram się też wam pokazywać, bo to, co mówię, to są firmy dla ludzi, którzy będą chcieli zrobić sobie dom systemem gospodarczym. I tyle w temacie. Także miejcie się, do następnego.